Cześć moi drodzy, witam Was ponownie na kanale House of Makeup. Zapraszam Was dzisiaj na gorący temat, w którym przetestujemy sobie kosmetyki, które kupiłam pod wpływem YouTube'a. Nie tylko, ponieważ ogólnie pod wpływem internetu, czyli również na przykład pod wpływem Instagrama. I będą to po prostu kosmetyki, które są niezwykle często polecane. Niezwykle często się o nich słyszy, po prostu jest o nich głośno. I jestem naprawdę niezwykle ciekawa tego, czy rzeczywiście są to tak znakomite kosmetyki, czy jednak okaże się, że są trochę przereklamowane. Sprawdzimy to, zostańcie ze mną. Dzisiejszy odcinek rozpoczniemy od przetestowania pisaka do brwi z NYXa o nazwie Lift and Snatch. Kupiłam go za 51,99, ale z powodzeniem można znaleźć go w internecie za niecałe 40 zł. Jeśli chodzi o to, co mnie skusiło w tym produkcie, to przede wszystkim to, że w wielu recenzjach mówiło się o nim jako o kosmetyku, który ma doszkicowywać pojedyncze włoski i sprawiać, że brew wygląda niesamowicie naturalnie. Ja ostatnio jestem zakochana w efekcie właśnie takich pojedynczo wyrysowywanych włosków, więc zobaczymy sobie, czy pisak z NYXa da radę. Ja moje brwi od góry bardzo delikatnie zaznaczyłam kredką Benefitu. Ostatnio tak podkreślam moje brwi, że najpierw właśnie kształt delikatnie profiluję sobie tą kredką, a później dół wyrysowuję kredką Huda Beauty. I dzięki temu te brwi są naturalne, ale jednocześnie te pojedyncze włoski są zaakcentowane, więc dokładnie w tej roli chcę dzisiaj użyć pisaka z NYXa i zobaczyć, czy sprawdzi mi się równie dobrze, co kredka Huda Beauty. Jeszcze jedna kwestia, ja mam odcień espresso, ta końcówka wydaje się być rzeczywiście precyzyjna. Wow, no precyzyjny to rzeczywiście to jest, o wiele bardziej niż Huda. Kolor też mi się podoba. Co ważne, słuchajcie, ten pisak, jego końcówka jest tak nasycona, że ja dosłownie ledwie dotykam nim do skóry, a widzimy, że i tak on nakłada się dosyć mocno. Spróbuję go trochę wyczesać. Super, daje się też trochę wyczesać. Trochę obawiałam się tego, że właśnie przy takiej formie tintu nie do końca mi się to uda, a zdecydowanie on się wyczesuje. Pracujemy dalej. Z pewnością jest trudniejszy w użyciu niż kredka Huda Beauty, ponieważ on jest dosłownie tak precyzyjny jak płynny liner, więc każda najmniejsza nierówność będzie tutaj po prostu widoczna. Natomiast bardzo podoba mi się to, jak te włoski się szkicują, naprawdę. Ja w ogóle ledwo oddycham, jak to robię. Naprawdę, praca z tym produktem dosłownie przypomina mi pracę z linerem i trzeba być tutaj no niesamowicie skupionym. Jedna brew jest już podkreślona, druga nie i chciałam pokazać Wam różnicę. Muszę Wam powiedzieć, że jestem zdumiona tym, jak precyzyjny jest ten produkt. Rzeczywiście przyznaję tutaj, że można doszkicować nim każdy najmniejszy nawet włosek i ta precyzja jest wręcz chirurgiczna, ale sądzę jednocześnie, że może to być i plus i minus, ponieważ mi naprawdę podobała się praca z tym produktem, trzeba go trochę wyczuć, ale on naprawdę nie jest najłatwiejszy w użyciu, ponieważ każdą najmniejszą niedoskonałość po prostu będzie widać. Kolorystycznie też jest całkiem nieźle. Może mogłaby ta brew być odrobinkę jaśniejsza, ale tak podoba mi się ten produkt, że jeżeli dobrze się utrzyma, to chyba sobie dokupię kolejny odcień. Brwi gotowe, więc przechodzimy teraz do kolejnego kosmetyku. Kosmetyką marki, którą widziałam niejednokrotnie na amerykańskim YouTubie, Instagramie i bardzo mnie interesowała. I tą marką jest Honest Beauty. To jest marka Jessiki Alby i kiedy wczoraj na zakupach zobaczyłam, że ona jest dostępna stacjonarnie w Douglasie, no to uznałam, że to po prostu czekało na mnie. To jest paleta cieni do powiek, za którą zapłaciłam 139 zł. Mamy tutaj 10 cieni do powiek i zawartość naprawdę mi się podoba. To jest paleta, która powiedziałabym, że reprezentuje totalną klasykę, jeżeli chodzi o dobór kolorystyczny, ponieważ jak widzimy, mamy tutaj zarówno cienie matowe, jak również błyszczące. Te błyski też są dosyć stonowane, ale obracamy się tutaj w cieniach neutralnych. Ja bardzo takie lubię, więc zobaczymy, co mi się uda tutaj wyczarować. Zaczniemy sobie od cielistego beżu, który będzie moim cieniem bazowym i od razu przy Was go dotknę i powiem Wam, jaka jest konsystencja. To nie jest miękki cień. Powiedziałabym raczej, że nawet pod palcem ma pewnego rodzaju suchą konsystencję, ale zobaczymy przede wszystkim, jak on będzie pracował. No, nakładany tutaj palcem nie wygląda na najbardziej intensywny cień, a zdecydowanie aplikacja właśnie w takiej formie tutaj pomaga, ale postaram się dołożyć jeszcze drugą warstwę, tym razem pędzlem.
Pędzlem nakłada się podobnie, jeżeli chodzi o tą intensywność aplikacji. Natomiast tutaj druga warstwa zdecydowanie pomaga i z tego cienia udaje mi się wyciągnąć więcej. W ogóle sam odcień jest bardzo ciekawy, ponieważ to jest taki śmietankowy beż, który fajnie odświeża oko. A teraz kolejny odcień, którym będziemy akcentować zewnętrzną powiekę, czyli najpierw ten ciemniejszy wrzos. No i tutaj ta pigmentacja na pewno nie jest najsłabsza. Dosyć szybko się to cieniuje. Dopracujmy sobie, dołóżmy drugą warstwę. I tak, przy tym drugim odcieniu widzę już, że są to cienie, które dają się dobudowywać. Ta pierwsza warstwa tutaj akurat przy tym przejściowym była jednak troszeczkę mocniejsza niż ten pierwszy, czyli cielisty. Natomiast tutaj i przy dołożeniu cień zaczyna się fajnie dobudowywać. Jedyne co, to mam taką mini wątpliwość co do aplikacji, ponieważ wydaje mi się, że troszkę widzę tutaj pewną plamistość. Nie najmocniejszą, ale jednocześnie no nie mogę tego zbagatelizować i o tym nie powiedzieć, ponieważ widzę, że muszę tutaj się dosyć mocno skupić, żeby to dobrze dopracować i ukryć. Widzicie, o co chodzi? Powstaje taka linia, którą trudno jest rozmyć. No i nawet zobaczcie, tutaj jak idę do góry, to zaczynają również pojawiać się pewne plamistości. Cień udało mi się dopracować, powiem tak, nie jest najgorzej, ale mogłoby być lepiej. Musiałam więcej czasu poświęcić na to, żeby ten cień dopracować możliwie jak najlepiej, a i tak w moim odczuciu idealnie nie jest. Przejdźmy teraz do kolejnego odcienia, czyli do tego migoczącego brązu, którym będziemy przyciemniać makijaż. A to ciekawe, ponieważ mam wrażenie, że co cień to bardziej napigmentowany i mocniejszy. Zobaczymy za chwilkę, jak on się połączy z tymi cieniami, natomiast tutaj jego nasycenie widzę jako dosyć mocne. Nie oczywiście najmocniejszy pigment, ale mocniejszy niż te dwa, których poprzednio używałam. W ogóle bardzo ciekawy jest ten kolor, ponieważ to jest no brąz z drobinami, ale on nie rozkłada się w tym zewnętrznym kąciku oka jakoś tak nieestetycznie, tylko te drobiny są na tyle nieduże, że on daje wręcz efekt takiej mgiełki i bardzo mi się to podoba. No naprawdę szalenie mi się ten odcień podoba. Tutaj też nie mam raczej większych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o jego łączenie się właśnie z tym cieniem przejściowym. Ładnie on jeszcze dodatkowo tutaj, zobaczcie, rozsmuża te granice. No i naprawdę uważam, że dużo daje temu makijażowi. Słuchajcie, ten brąz jak na ten moment najlepiej pracował, bardzo mi się podoba jego wykończenie i on moim zdaniem nawet poniekąd uratował ten makijaż, ponieważ sprawił, że wygląda bardziej miękko. Przechodzimy teraz do kolejnego odcienia, którym będę łączyć sobie granicę pomiędzy brązem i cieniem cielistym i mam ochotę na sprawdzenie tego złocistego brązu. Odcień jest taki wręcz trochę miedziany, co mi się podoba, ale jednocześnie ten cień jest tak delikatny, że po prostu ledwie się nakłada, a ja naprawdę trochę go na ten pędzel nałożyłam, żeby mieć pewność, że on tutaj ładnie się rozprowadzi. No a ledwie go widać, zdecydowanie muszę go dołożyć. Sam odcień naprawdę ładnie wygląda, uważam, że on fajnie tutaj jeszcze podkręca tęczówkę oka, no więc żałuję, że po prostu jakość tutaj nie jest lepsza. No jest zdecydowanie tak sobie. Pomimo tego, że ten odcień jest naprawdę śliczny, to nie najłatwiej się go nakłada, ale teraz spróbuję jeszcze go dołożyć tutaj na centralną część załamania powieki. Nałożyłam zdecydowanie więcej na pędzel. No i tutaj już zaczyna się robić lepiej, ale tutaj mamy kolejną ciekawostkę, ponieważ zobaczcie, w tym miejscu ja praktycznie nie mam żadnego cienia, a w momencie, kiedy chciałam z nim popracować z innymi cieniami, no to ta suchość pokazała nam, że on niestety nie do końca sobie z tym radzi. Zrobiłam sobie lekką, rozmazaną kreskę kredką brązową, którą będę chciała rozmazać tym czarnym cieniem. No i tak, jak na czerń, która sama w sobie jest niezwykle intensywnym kolorem,
Jak na to, że aplikuję ją jeszcze na rozmazaną kredkę, która jest tutaj pomocnicza, no zobaczcie, jak ona się nakłada. No zdecydowanie nie jest to najmocniej nasycony kolor, który sprawia, że od razu widzimy tutaj jego natężenie, że od razu ta czerń jest taka głęboka. Tylko ona znowu jest taka, słuchajcie, jak dla mnie po prostu no niewystarczająco dobra. Faktem jest, że ona ładnie się tutaj wpracowuje, te cienie, dosyć szybko się rozmazuje, no ale zdecydowanie jeżeli chodzi o istotę samej głębokiej czerni, no to nie jest kolor, który mnie zadowala. Troszkę jeszcze z nią popracuję tutaj przy drugiej warstwie, nawet troszeczkę chyba ją sobie tutaj przyciągnę do góry, żeby zobaczyć, jak ona będzie mi się tutaj łączyła. No ale zdecydowanie powalająca jakość czerni, no to nie jest. To jest takie poprawne, ale bardziej drogeryjne. Tak wygląda skończone cieniowanie na górnej powiece. Dodam jeszcze, że cienie się praktycznie nie osypywały, dosłownie minimalnie. Sama kolorystyka podoba mi się jak to oko wyszło, ale idealnie nie jest, ponieważ jest tutaj trochę minusów, jeżeli chodzi o aplikację tych cieni, ale zobaczymy jeszcze, jak one się utrzymają. Przechodzimy teraz do maskary. Sprawdzimy sobie tusz do rzęs, który widziałam już w kilku poleceniach i to jest stosunkowa nowość. Nowość od Max Factor o nazwie Clamp Defy. I to jest tusz, który ma dawać efekt sztucznych rzęs, na co naprawdę liczę, ponieważ przy tak mocnym makijażu oka fajnie by było, żeby te rzęsy były równie mocno i dobrze podkreślone. Ja go kupiłam wczoraj w Hebe za 41,99, ale to była cena promocyjna, normalnie kosztuje on więcej. Jeżeli chodzi o szczotkę, to tutaj mamy do czynienia z taką silikonową, lekko wygiętą szczotką, więc zaraz zobaczymy, jak on będzie pracował na moich rzęsach. Klasycznie najpierw nałożymy sobie na jedno oko, żeby zobaczyć różnicę. Oj. Coś mi tutaj skoczyło do góry. Zrobiło się lekkie odbicie, ale nie przejmujcie się tym. Damy radę. Pierwsza warstwa, jak na tusz, który ma dawać efekt sztucznych rzęs, jest dość delikatna. Spodziewałam się czegoś o wiele mocniejszego, no ale jeszcze nie wyrokuję, dopracuję maskarę i zaraz zobaczymy. Rzęsy pomalowane i teraz możecie zobaczyć różnicę. I o ile na początku przy pierwszej warstwie podeszłam dość sceptycznie do tej maskary, ponieważ ten pierwszy efekt był dla mnie po prostu zbyt delikatny, o tyle jednak udało mi się to wzmocnić i rzęsy fajnie się pogrubiły, ale jednocześnie ładnie się rozdzieliły. To, czego trochę mi brakuje, to jednak przy zapewnieniu, że to ma być efekt sztucznych rzęs, to wydłużenia, ponieważ moje rzęsy naprawdę potrafią być dłuższe, kiedy ten tusz naprawdę mocno je wyciąga, ale ogólne wrażenie jest naprawdę fajne. Teraz podkład, coś co kocham testować. Sprawdzimy sobie dzisiaj nową propozycję, o której ostatnio jest naprawdę głośno i która jest naprawdę mocno chwalona. Mowa o podkładzie od Rimmel o nazwie Lasting Finish 24 Hour Hydration Boost. Kupiłam go wczoraj w Hebe za 27,59, natomiast to chyba była cena promocyjna. Jeżeli chodzi o zapewnienia producenta, to dowiadujemy się, że ma to być kryjący podkład, który daje efekt nieskazitelnej cery. Formuła została wzbogacona o komfort serum, zapewniając uczucie nawilżenia oraz trwały komfort do, uwaga, 25 godzin. Zobaczmy, jestem bardzo ciekawa. Ja sobie kupiłam odcień 100, nałożyłam go już na dłoń. Sprawdźmy, czy jest zapach. Jest delikatnie kwiatowy, przyjemny i ten podkład ma dosyć rzadką konsystencję. Spodziewałam się nieco bardziej zbitej. Nałóżmy go teraz na skórę. Tutaj wydaje mi się, że odcień będzie neutralny, na co liczę, ponieważ uwielbiam takie odcienie. Ale z drugiej strony jest dosyć kremowy przy aplikacji, tutaj na skórę. Zobaczmy, jak się będzie rozprowadzał. No, całkiem. Ale jednak zobaczcie, na opakowaniu mamy wyraźne zapewnienie od producenta, że to jest podkład typu full coverage. Nie do końca bym powiedziała tutaj przy tym pierwszym rozsmarowaniu, bo zdecydowanie bardziej kojarzy mi się czymś o kryciu średnim. No, ale zobaczymy, może uda się je dobudować. Dla mnie przynajmniej na ten moment, na pierwsze wrażenie, to jest zdecydowanie bardziej taki klasyczny, kremowy podkład o średnim kryciu. Kolor mi się naprawdę podoba. Trafiłam nieźle. Teraz weźmy gąbkę i sprawdźmy, czy uda mi się do tego full coverage, czyli pełnego krycia, ten podkład dobudować. No i tutaj ta druga warstwa też fajnie pracuje. Fajne jest to, że ten podkład daje taki efekt świetlistości na skórze. Ale jednak w moim odczuciu to jest podkład o takim
no zdecydowanie wzmocnionym średnim kryciu, ale nie powiedziałabym, żeby to było takie, wiecie, w 100% pełne krycie. Tak wygląda rozprowadzony, dopracowany podkład. Czuję się w nim bardzo komfortowo, wręcz nie czuję, jakbym miała cokolwiek na mojej skórze. Jest ona ładnie ujednolicona, jest świetlista. No jedyna taka rzecz w głowie, którą mam, to jednak wiecie, jeżeli czytam o zapewnieniu pełnego krycia, no to już przy tej pierwszej warstwie powinnam zdecydowanie tutaj widzieć, a ten podkład po prostu odbieram bardziej w kategorii takiego wzmocnionego krycia średniego. Dzisiaj jest totalnie gorąco, dzisiaj przede mną długi dzień, więc naprawdę fajnie sprawdzimy sobie tą trwałość. A teraz pod oczami przetestujemy sobie korektor Clinique. I ten korektor widziałam niejednokrotnie, przede wszystkim na Instagramie u wielu znanych makijażystek i w ogóle również inne produkty Clinique. Mowa o korektorze Even Better. Kupiłam go wczoraj w Douglasie za 129 zł, czyli niemało. Kupiłam go w odcieniu CN02. I tutaj mamy taką końcówkę. Producent mówi o niej, że to jest końcówka antybakteryjna. Natomiast jeżeli chodzi o samą jego konsystencję, to tutaj z opisu dowiaduje się, że to jest beztłuszczowy, trwały korektor o konsystencji krem-żel, który maskuje i rozprasza niedoskonałości skóry na całej twarzy. Ja go nałożę pod oczy, sprawdźmy. Najpierw nałożę sobie korektor pod jedno oko i wklepię go tą gąbką. Zobaczymy, czy rzeczywiście to jest taka magia. Tutaj jeszcze z tyłu doczytałam sobie na opakowaniu, że producent również mówi o tym korektorze jako korektor typu full coverage. I teraz, przepraszam, bo to nie najłatwiej chodzi. O, udało się. Gąbka. No, czy ja wiem, czy tą gąbką jest łatwiej? Nie powiedziałabym, dlatego że ona jest dosyć sztywna. Też nie powiedziałabym przy tej pierwszej warstwie, że to jest coś, co dało mi takie mocne, pełne krycie. Ale troszkę sobie dołożę i rozprowadzę palcem. To ciekawe, bo jest o wiele lepiej, o wiele bardziej widzę to krycie. Wydaje mi się, że gąbka trochę je wręcz odebrała. Zobaczę sobie to na drugim oku, żeby mieć pełne porównanie i najpierw sobie wszystko rozprowadzę palcem. Natomiast tutaj przy tej drugiej warstwie i właśnie przy aplikacji, w której rozprowadzam produkt pod wpływem ciepła dłoni, no o wiele bardziej mi się podoba, o wiele lepiej się rozkłada i zdecydowanie bardziej pokazuje to krycie. No dobrze, to z drugiej strony zróbmy to samo od razu palcem. No dla mnie jest po prostu 1000 razy lepiej. O wiele bardziej widać to krycie. Zobaczcie, myślę, że nawet nie będę już musiała dokładać drugiej warstwy, czyli będę mogła popracować z produktem w bardziej wydajny sposób. No ta gąbka dla mnie absolutnie nie. Może minimalnie sobie dołożę, ale zdecydowanie palcem bardziej mi się podoba. Korektor nałożony i muszę przyznać, że bardzo, bardzo podoba mi się ten efekt. On ma gęstą, ale jednocześnie kremową konsystencję, która ładnie mi się tutaj rozprowadziła. Bardzo odpowiada mi ten kolor takiej lekkiej brzoskwini, która dała mi efekt świeżości. I jeżeli chodzi o kontekst krycia, to ja odbieram ten produkt jako produkt kryjący. Myślę, że spokojnie można byłoby dobudować jeszcze to krycie. Widziałam to na tej stronie, ale po prostu więcej nie potrzebuję, ponieważ już czuję się dobrze. A teraz małe zaskoczenie, ponieważ jestem już przypudrowana. Ale ciekawe, czy zauważyliście, że pod jednym okiem jeszcze nie. A wynika to z tego, że chciałabym razem z Wami dzisiaj zrobić porządny test trwałości pudru pod oczy Hyan Satin Secret Eye Powder. W pewnym momencie miałam wrażenie, że mówi się o nim dosłownie wszędzie. Wszędzie w kategoriach produktu, który ma pięknie wygładzać okolice pod oczami i sprawiać, że korektor jest cudownie utrwalony bez podkreślania linii. I ja na live robiłam już pierwsze wrażenie razem z Wami tego produktu, no ale właśnie nie robiłam porządnego testu trwałości, a czymże byłaby moja opinia, gdybym nie wiedziała, jak tak naprawdę ten produkt pracuje z nami w ciągu dnia. Więc ja już go kupiłam jakiś czas temu, zapłaciłam za niego niecałe 20 zł, chyba około 17, tak mi się kojarzy. I nałóżmy go pod oko. I on, jeżeli chodzi o takie pierwsze wrażenia aplikacyjne, to moim zdaniem troszkę bardziej odświeża tą okolicę niż tą. Po tej stronie mam puder Paese. Wydaje mi się, że może to wynikać z tego, że on w mojej ocenie troszeczkę rozjaśnia. Nie jest to nadmiernie przeszkadzający efekt, natomiast z tej strony chyba nawet trochę fajniej się czuje.
I teraz zobaczcie sobie, jak to wygląda z bliska. Obydwie strony mi się podobają, ale dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak Wy to widzicie. Czy widzicie różnicę, ponieważ moim zdaniem jednak subtelnie lepiej wygląda strona właśnie z pudrem Hehan. Zanim wrócimy do cieni i do dolnej powieki, powiem Wam jedną rzecz. O ile bezpośrednio po zaaplikowaniu podkładu rimmel w ogóle go nie czułam i miałam wrażenie, że jest bardzo komfortowy, o tyle teraz wraz z upływem czasu czuję, że zaczyna mnie ściągać, że zaczyna tak jakby gęstnieć, że zaczyna zastygać na skórze i jednak nie jest to najprzyjemniejsze uczucie. I teraz wracając do dolnej powieki, użyjemy tego mlecznego, matowego brązu, którego jeszcze nie testowałam. No i on się dość ładnie tutaj nakłada. Ładnie się rozdymia. I w ogóle ma fajny odcień. Tutaj jest naprawdę w porządku. I teraz jeszcze na centralną część dolnej powieki użyję ostatni cień, czyli ten złocisty brąz, tutaj do przełamania i do podkreślenia tęczówki oka. No i widzicie, tutaj jest ta sama sytuacja, że jak chcę sobie wpracować ten cień na inny, to on po prostu, no, słabo pracuje. Trzeba dokładać i dokładać. Nie przykleja się ładnie, tylko jest po prostu taki wypłowiały. A szkoda, ponieważ ten odcień naprawdę ma potencjał. A teraz przed nami naprawdę gorąca nowość od Huda Beauty. Mam wrażenie, że produkty z linii Glowish są dosłownie wszędzie. Głównie na Instagramie, ale na YouTubie też jest o nich głośno. I dzisiaj mam do przetestowania bronzer, który kosztuje 155 zł i ja mam go w odcieniu 03. I to ma być produkt, przeczytałam sobie tutaj na stronie Sephory, który ma dawać nam efekt skóry jak po powrocie z wakacji. Ma być muśnięta słońcem, ma być rozświetlona i po prostu żyć pięknym, powakacyjnym życiem. Sprawdźmy i w ogóle ten efekt mozaiki, takiego piasku, bardzo mi się podoba. Ale jestem go ciekawa. Okej, ale na pewno bardzo, bardzo miękko się rozkłada. Odcień, no, jest pomarańczowawy. Dla mnie zbyt pomarańczowy jednak. Ale rozkładanie jest bardzo proste. I teraz tak, czy ja widzę tutaj rzeczywiście to rozświetlenie? No właśnie tak nie bardzo. Powiedziałabym zdecydowanie bardziej, że jest to puder brązujący o takim satynowym wykończeniu. To tak, ale żeby on dawał taki mocno rozświetlony efekt skóry muśniętej słońcem, to raczej bym nie powiedziała. No i dla mnie akurat w tym odcieniu jest jednak trochę zbyt dużo pomarańczu, jak do mojej karnacji. Ale rozprowadzanie to jest naprawdę bajka. On się tak cudownie wpracowuje w skórę, że aż przyjemnie jest popracować. Bronzer rozprowadzony i sama aplikacja to jest czysta przyjemność. On się tak cudownie wpracowuje w skórę, że to jest coś wspaniałego. Trochę sobie go zneutralizowałam pędzlem z odrobiną pudru, żeby ten kolor nie był nadmiernie pomarańczowy. Być może gdybym była po prostu bardziej opalona, to on trochę lepiej wtapiałby się kolorystycznie w moją skórę, ale pokażę Wam pewną ciekawostkę. Zobaczcie. Patrząc tutaj na to opakowanie, można odnieść wrażenie, że będzie to bardziej neutralny kolor. A zobaczcie, nałożę sobie go trochę na palec i razem z Wami rozprowadzę na dłoni. Zobaczcie, że tak naprawdę dopiero po aplikacji pojawia nam się więcej tych pomarańczowych tonów. Ostatnim elementem dzisiejszego makijażu są usta i sprawdzimy sobie kolejną propozycję od marki Honest Beauty, czyli pomadkę o nazwie Liquid Lipstick. Kupiłam ją wczoraj razem z paletą i ona kosztuje w regularnej cenie 65 zł, ale trafiłam na jakieś dni pocałunku, chyba coś takiego, i ona była tańsza o jakieś 20%, w każdym razie zapłaciłam za nią kilka złotych mniej. I teraz powiem Wam ciekawostkę, która naprawdę mnie zaintrygowała. Jak czytałam sobie opis producenta na stędzie, to dowiedziałam się, że ma to być nawilżająca pomadka w płynie, stworzona z wykorzystaniem koncepcji Clean Power Technology, utrzymuje się na ustach przez cały dzień, nie przesuszając ich. I to jest naprawdę ciekawostka, ponieważ zazwyczaj nawilżenie i trwałość kłócą się ze sobą, więc zobaczymy, jak będzie w tym wypadku i ja kupiłam sobie odcień Forever. Zapach jest po prostu fatalny. Dawno już nie czułam pomadki, która tak źle by pachniała, jak taka pomadka sprzed lat. Na pewno wiecie, o co chodzi. Coś nieprawdopodobnie nieprzyjemnego, no ale nakładajmy. Ona aplikuje się bardzo przyjemnie, poza tym zapachem, jak taki kremowy produkt, rzeczywiście o nawilżającym wykończeniu. Mamy tutaj krycie, ponieważ ja pokryłam całe moje usta tak naprawdę warstwą tylko po jednym wyciągnięciu,
aplikatora z buteleczki. Kolor jest ładny. Musiał mi się w tym momencie delikatnie skruszyć tusz, wybaczcie. No i zaraz zobaczymy, czy ona zastygnie. Wiecie co, czekając aż pomadka mi zastygnie, muszę Wam powiedzieć, że jak patrzę na siebie w lustrze, to nie do końca dobrze się czuję z tymi moimi rzęsami. No jednak brakuje mi tutaj wydłużenia, zwłaszcza na zewnętrznych kącikach oczu, żeby ten tusz mógł udźwignąć to mocniejsze cieniowanie. Więc teraz, jeszcze czekając właśnie na tą pomadkę, po prostu kilka kępek w samym zewnętrznym kąciku oka sobie dokleję, żeby to oko bardziej wyciągnąć, ale nie na całej linii, żebyśmy mogli zobaczyć, czy coś pod brwiami nam się tutaj zadzieje i czy tusz się podbija. Kochani, makijaż skończył. Mamy w tej chwili godzinę 12:45. Muszę szczerze przyznać, że po doklejeniu tych kilku kępek w zewnętrznym kąciku oka czuję się o wiele lepiej. Po prostu one wyciągnęły to oko i niby mała rzecz, ale dla mnie zrobiła dużą różnicę. Jeżeli chodzi o tą pomadkę, to ona w pełni zastygła do takiego satynowego matu. To nie jest taki w pełni matowy mat, tylko jak widzicie, ta pomadka poniekąd w pewnym sensie wygląda na coś bardziej kremowego i też czuję ją jako kremową pomadkę. Ciekawa jestem, czy ona rzeczywiście tak dobrze się utrzyma, ponieważ na ten moment jest naprawdę komfortowa. Wracając do poszczególnych kosmetyków, widzieliście na bieżąco wykonywania makijażu, jak mi się z nimi pracowało, a teraz ja pochodzę w tym makijażu tak długo, jak to tylko będzie możliwe i widzimy się już za moment, czyli na podsumowaniu trwałości. Kochani, jestem z powrotem. Mamy w tej chwili godzinę 20:09 i zapraszam Was na podsumowanie tego makijażu po kilku godzinach noszenia. A podsumowanie dzisiejszego makijażu rozpoczynamy od omówienia pisaka do brwi z NYXA. No zdecydowanie jest to dla mnie produkt wart uwagi. Zdecydowanie również jeden z ciekawszych produktów do brwi, jakie testowałam od dłuższego czasu. Utrzymał się naprawdę dobrze. Muszę Wam jeszcze powiedzieć, że ja się czułam po prostu nienagannie w tych brwiach. Nie mogłam się im napatrzeć, jak one są precyzyjne, więc zdecydowanie ten kosmetyk ze mną zostaje. I co więcej, chyba sobie jednak jeszcze kupię jakiś jaśniejszy kolor do sprawdzenia, ale tak podoba mi się ten efekt, że naprawdę dla mnie jest to rewelacja. Kolejny kosmetyk do omówienia to paleta cieni do powiek Honest Beauty. Zacznę od trwałości, która jest naprawdę dobra. Cienie cały czas wyglądają w porządku i co więcej, ja się naprawdę dobrze czułam w tym makijażu oka i nawet tak jak na siebie patrzyłam, to sobie pomyślałam, no można byłoby się pokusić tutaj o jakąś ciekawszą, nawet bardziej wieczorową fryzurę, ale jest tak gorąco, że ja po prostu już nie wiem, co mam z tymi moimi włosami robić, więc mam nadzieję, że w miarę Wam się podoba, ponieważ ostatnio mówiliście, że wiele osób lubi taką fryzurę. Wracając do palety cieni do powiek. Ta kolorystyka jest naprawdę ładna, ale jakość jest taka poprawna. Nie jest to najgorsza paleta cieni do powiek, ale jednak miałam ochotę na więcej. Liczyłam na to, że te cienie będą bardziej masełkowate, że będzie się z nimi łatwiej pracowało, że nie będą miały trudności aplikacyjnych i po prostu, że ta jakość będzie dla mnie spektakularna, a tak nie jest. Jest sporo minusów, więc mam takie mieszane odczucia. Teraz tuż do rzęs Max Factor. Z plusów on się praktycznie nie poodbijał. Kolejnym plusem jest to, że on naprawdę ładnie rozdzielił moje rzęsy, ale jednak ta konsystencja jest taka dosyć rzadka i po prostu spodziewałam się efektu sztucznych rzęs, a jak wiecie, ja naprawdę nie zawsze doklejam kępki i lubię, kiedy moje rzęsy, zwłaszcza przy takim mocniejszym makijażu oka, są po prostu ładnie wyciągnięte i wydłużone, a tego tutaj mi zabrakło, zwłaszcza właśnie patrząc na tą obietnicę, więc no, tak średnio. Omówmy teraz podkład Rimmel. Ja uważam, że on naprawdę dobrze się utrzymał. Mówiłam Wam mniej więcej w połowie wykonywania tego makijażu, że zaczynam czuć taki nie do końca przyjemny efekt ściągnięcia i plusem jest to, że tak naprawdę przestałam to czuć bardzo szybko, więc po prostu myślę, że on się w pewien sposób układał na mojej skórze. Najbardziej podoba mi się to, jak wyglądają boki mojej twarzy. Ten podkład naprawdę ładnie trzyma się skóry i pomimo tego, że jest upał, to on mi przysłowiowo nie spłynął. Nie ma się co oszukiwać. No gorzej jest tutaj w mojej okolicy nosa, w której trochę się zważył, ale sądzę, że przez to mogę ująć ten podkład w ramach czegoś, co może fajnie się sprawdzić na skórze normalnej, na skórze suchej. No tutaj w tych moich bardziej przetłuszczających miejscach było trochę słabiej, ale ogólnie myślę, że to jest fajna propozycja. Podoba mi się ten kolor, ten efekt krycia, który udało mi się wystopniować. No pełne krycie to w mojej ocenie to nie jest, ale jest to naprawdę ciekawy podkład. Teraz korektor Clinique i niestety jest to jedna ze słabszych testowanych dzisiaj przeze mnie propozycji. Ja po prostu nie czuję się świeżo. Mam wrażenie, że zmarszczki pod moimi oczami zostały uwidocznione. I to był taki efekt, który
dosyć szybko zauważyłam i kiedy po prostu sprawdzałam sobie dzisiaj w lustrze ten makijaż, no to cały czas to zauważałam. Powiem Wam jeszcze jedną ciekawostkę, której nie mówiłam w trakcie filmu, żeby nikogo tutaj nie nastawiać, ale kiedy sprawdzałam sobie właśnie ten opis producenta na stronie Douglasa, to ten korektor miał co prawda jedną, ale jednak ocenę 1 od jednej z pań, która właśnie pisała to, co ja dzisiaj zauważyłam, czyli to, że on bardzo mocno podkreśla zmarszczki. Jestem niezwykle ciekawa Waszego zdania, jeżeli testowaliście ten produkt, napiszcie koniecznie, jak Wam się sprawdza, ponieważ ja jednak spodziewałam się, że ta okolica pod okiem będzie wyglądała lepiej. No jednak jest to, wiecie, no droższa propozycja. Miałam nadzieję, że będzie tutaj fajnie, że będę miała krycie, ale jednocześnie efekt świeżości, a tej świeżości zdecydowanie tutaj zabrakło. Jeżeli chodzi o puder Hehan, no to widzimy tutaj, że on zachował się bardzo podobnie do pudru Paese. I to jest plus. Wiem, że można mieć pewien dysonans, widząc ten produkt na tle korektora, który najlepszy nie jest, ale jednak, jeżeli ta okolica pod okiem wygląda podobnie do mojej drugiej strony, gdzie mam utrwalony korektor pudrem, który sprawdza mi się doskonale, no to tutaj mamy już dobre rokowania. Co więcej, pamiętam, kiedy pierwszy raz testowałam go na live, to naprawdę mi się on spodobał, więc mówi się do 3 razy sztuka, więc zdecydowanie dam 3 szansę temu kosmetykowi, ale widzę w nim duży potencjał. W kontekście bronzera Glowish od Huda Beauty będę konkretna. Pomimo tego, że ten kolor jest dla mnie za pomarańczowy, to ja czułam się w nim naprawdę dobrze, ale przede wszystkim przez to, jak on miękko wygląda. Jeżeli chodzi o te wrażenia aplikacyjne, to on naprawdę jest wyjątkowy. Można byłoby rzec, że bronzer to jest taki po prostu produkt i że trudno tutaj oczekiwać wiele, ale jednak czuję tutaj dużą różnicę i tak bardzo spodobała mi się ta aplikacja, że powiem Wam szczerze, że chyba dokupię sobie jaśniejszy kolor, ponieważ myślę, że to jest naprawdę super kosmetyk i muszę jeszcze go idealnie dobrać kolorystycznie. Na koniec została nam pomadka Honest Beauty. Mamy jeszcze tutaj trochę koloru i ona naprawdę ładnie się utrzymała. Nie czułam efektu wysuszenia, nie czułam efektu ściągnięcia. Nie mogę powiedzieć w 100%, że to jest pomadka, która się w ogóle nie odbija, ponieważ trochę śladów jednak zostawia, ale kolor był wyśmienity, trwałość była naprawdę dobra i jednocześnie ta pomadka była komfortowa. I tak sobie myślę, słuchajcie, że za 65 zł, czyli za podobną cenę do trwałych pomadek, na przykład w Rossmanie L'Oreal makaronowych, no to to jest naprawdę niezła propozycja. I to nie jest taki rodzaj pomadki jak pomadka matowa, która wiecie, jak Wam się zje, to już nic z nią nie zrobicie, tylko sądzę, że spokojnie można byłoby ją reaplikować. Ja tego dzisiaj nie robiłam, ponieważ chciałam w pełni ocenić trwałość, ale zdecydowanie ten kosmetyk ze mną zostaje. Minusem i naprawdę konkretnym minusem jest ten zapach. No po prostu dla mnie jest niesamowicie nieprzyjemny, ale trochę mu wybaczam ze względu na tą fajną konsystencję. Moi drodzy, to już wszystko na dziś. W dzisiejszym odcinku udało mi się przetestować naprawdę gorące kosmetyki i większość z nich okazała się naprawdę dobrymi propozycjami. Jestem niezwykle ciekawa tego, czy któreś z nich testowaliście. Jeżeli tak, koniecznie piszcie w komentarzach, jak Wam się sprawdziły. Bardzo Wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Jeżeli odcinek Wam się podobał, jeżeli był dla Was przydatny, to jak zwykle będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie mi kciuki w górę, subskrypcję i zobaczymy się następnym razem. Buziaki! Mua.